Dzisiaj pokażę Ci, jak robimy 100-kilogramowy kraftowy kebab wołowo-barani. Kluczem do najlepszego smaku jest najwyższej jakości mięcho, wołowina i baranina. Następnie przyprawy. U nas jest to cebula i autorska mieszanka przypraw. Następnie wszystko razem się ze sobą miesza. Przygotowujemy nasze stanowisko i zaczynamy ważyć nasze mięcho. Na dole dajemy płaty, które są marynowane minimum 3 doby w specjalnej marynacie. Później płaty przekładamy kulkami mięsa mielonego. Muszą być one odpowiednio uformowane. Do całości dodajemy również płaty baranie, które również są przełożone mięchem mielonym wołowym. Ważne jest, aby wszystko dobrze dociskać i odpowiednio formować. Wtedy kebab tam się na pewno nie rozwali. Na koniec obcinamy, tak aby ścianki były równe i kończymy foliując streczem.